Cześć, tu Kinga. Witam Was na moim kanale Eko Kreatywna. Dzisiaj będzie filmik z Holem Lumpeksem takim mieszanym. Ostatnio przy okazji wyjścia do lekarza i różnych załatwień byłam też w kilku lumpeksach, między innymi to było Vive Profit, ale też musiałam jechać do księgowej, która jest w Dobczycach, więc też zajrzałam bardzo szybko do lumpeksów w Dobczycach, do Elki i do Joya. I chyba to będzie też tak. Tenża kiedyś też jeszcze z Vive Profit, ponieważ trochę o niego musiałam zadbać, wyprać i tak dalej. W związku z tym dopiero dzisiaj go Wam pokazuję. Bardzo się cieszę, że mogę znowu nagrywać dla Was filmik z Holem. Będą fajne rzeczy, będą rzeczy z super tkanin, super firm, będą bardzo ładne też buty jedne dzisiaj, chustki, szaliki z naturalnych tkanin. Oczywiście wszystkie rzeczy będą z dobrymi składami, super stanie, bo wiecie, ja teraz naprawdę jestem wybredna i kupuję rzeczy w super stanie. Staram się szukać takich rzeczy premium, no i oczywiście na pasującą porę roku, czyli na jesień i zimę. Słuchajcie, a dwie rzeczy będą w sumie właściwie letnie, dlatego też będzie na nie dosyć fajna cena, jak jeszcze będziecie chcieli sobie coś kupić, co się Wam bardzo spodoba z takich bardziej letnich rzeczy, no to zapraszam. Kochani, lecimy i oczywiście proszę Was też bardzo, bardzo serdecznie o polubienia filmiku i o zasubskrybowanie kanału, jeśli interesuje Was tematyka dobrych składów, zakupów w second handzie, no i w ogóle dobrego stylu, jak odnaleźć swój styl. Będą różne porady stylistyczne też na moim kanale, także lecimy już. No i kochani, będzie taka właśnie mieszanina i zacznę od tego żakietu, który mam na sobie. I później, tak jak powiedziałam ostatnio też, jak obiecałam, będą też stylizacje w kratkę. Będę je pokazywać sukcesywnie, bo mam tu kilka rzeczy w kratę. I ostatnio w ogóle było dużo rzeczy w kratę, więc przy okazji Wam pokażę. Kratka jest super, super wzorem na jesień i zimę. Jest taką klasyką też, można powiedzieć, że też należy do takiej kategorii quiet luxury, wersja zimowa. Kochani, dorwałam super żakiet, ma naprawdę piękne kolory, zobaczcie sami. Jest to żakiet firmy Biba. No niestety już nie z tej pierwotnej Biby, takiej wiecie, jeszcze z lat 70., co jeszcze prowadzona była przez Barbarę Hulanicki, ale mimo wszystko, no jednak jest to Biba, późniejszy już taki produkt. Bardzo, bardzo fajny żakiet, słuchajcie. Słuchajcie, bardzo jest ciekawy skład tego żakietu. 65% stanowi wiskoza i potem po 7% len, bawełna i są tutaj jeszcze jakieś... Aha, jest włókno metaliczne i trochę bodajże jakiegoś sztucznego, no bo to musi tam się wypełnić do tych 100%, wiadomo. Ale naprawdę duży procent to jest wiskoza, len i bawełna, więc super. I naprawdę jak na dzisiejsze te tweedy, no to super skład według mnie. Jest bardzo fajny też takie... z takimi wystającymi niteczkami. Piękna kolorystyka według mnie. Naprawdę fajna. I to jest moim zdaniem rozmiar M, bo jak widzicie, ja mam S-kę i musiałam sobie troszkę dociągnąć paskiem, bo lekko za szeroki na mnie jest ten żakiet. Nie jakoś bardzo dużo, ale widzicie, no jest tutaj luz w pachach i w pasie zwłaszcza. Wyglądało to dość tak szerzej. No i zrobiłam Wam stylizację ze skórzaną spódnicą i takimi nowymi. Kupiłam sobie na Vinted ze skóry, z Zary, takie kozaczki z fajnym obcasem, takim malutkim. Trochę takie do eleganckich stylizacji. Druga stylówka to jest bardzo przekorna, bo będzie z żółtą spódnicą wełnianą, taką niemiecką, żółtymi kabaretkami, adidasami, bo ten żakiet też ma w sobie i żółcień, i róż, także zrobiłam takie trochę przekornie, taką sportową stylizację. Jest nawet wersja, gdzie włożyłam pod spód taki pastelowy, kolorowy sweter, który też nawiązuje kolorystyką. Także wiele wersji. No, tak jak mówię, trzeba dobierać do swojej szafy. Jeżeli lubicie takie kolory, to Was zachęcam, jak macie rozmiar M, bo jest piękny ten żakiet. Zobaczcie przebitki, metki tam, Biba i tak dalej. Wygodnie się go zapina. Można nosić oczywiście jako taką rozpiętą kurtkę sobie na koszulkę, na przykład w jednym z tych pasteli, w takim jasnym beżu, jak moja spódnica też. Lecimy dalej. Kratki pokażę Wam na końcu. Najpierw Wam pokażę takie rzeczy bardziej trochę w lato wchodzące. Słuchajcie, przepiękną trafiłam spódnicę od Hugo Boss. Hugo Boss spódnica oryginalna. Ona jest taka właśnie bardzo w stylu Old Man. Ma piękny materiał, naprawdę ma mega piękny materiał.
taki bardzo luksusowo wyglądający, bardzo drogo wyglądający i w ogóle spódnica jest w idealnym stanie. Tutaj ma takie lekkie rozcięcie, które jednak tylko bardzo krótko się tu otwiera. Wiecie co, ona będzie w takim rozmiarze około L-ka. Trzeba konkretnie mierzyć, jak ktoś by był zainteresowany. No cudo, słuchajcie, patrzcie jakie metki. Oczywiście takie markowe metki z dobrych firm, no to są porządne. I tu wszystko jest. Jest kod kreskowy, jakby ktoś chciał sobie sczytać. Powiem Wam skład. Jest 97% elastanu, przepraszam oczywiście, 97% bawełny i 7% elastanu, 3% elastanu. Ja nie wiem, co ja dzisiaj nie umiem czytać. Spód, słuchajcie, 94% kupro, czyli wiskozy plus elastan, czyli są obie warstwy są z elastanu, więc jest wygodna to spódnica. Rzeczywiście się trochę naciąga, więc spoko, bo może tu w pasie jedynie trzeba się zmieścić. Zobaczcie, jakie piękne detale ma. No jak to firma premium. Zameczek jest też logowany z logo Hugo Bossa. Także wow, no super, po prostu piękna spódnica. W lecie bym na pewno sporo pieniążków za tą spódnicę dostała. Teraz pewnie już mniej osób będzie polować, ale dam dobrą cenę, więc jeżeli ktoś chce, to nie musi czekać do lata. Słuchajcie, sukienka w rozmiarze takim SM, bardzo fajna, z bawełny, z H&M, super skład. Już Wam powiem, niby M-ka, ale może być na S-kę, bo jak widzicie, w podglądzie wygląda spoko na mnie. Jest to bawełna z modalem, czyli z wiskozą znowu, super krój, taki bardzo bezpretensjonalny. Będzie fajnie wyglądać też na niskim wzroście, bo ma taką bardzo fajną długość przed kolano. I świetny jest ten materiał, taki cieniutki, przewiewny, bardzo fajny ma krój. Kocham takie kroje sukienek, nawet się zastanawiam, czy sobie nie zostawić, ale tych sukienek w paski to mi się ostatnio za bardzo chyba namnożyło, więc bez przesady, ile można ich sobie zostawiać też. No w każdym razie jestem bardzo zadowolona. Moi drodzy, kolejna rzecz, bardzo fajna koszulka, ja zawsze poluję na te koszulki bawełna z jedwabiem marki Rosemunde, tutaj nawet metkę ktoś wyciął. Ale wiadomo, że jest to jedwab z bawełną, bo to jest koszulka, których już kilka miałam, więc ja poznaję jakby rodzaj koszulki i firmę nawet. Taka czarna koszulka właśnie z koronką, one są idealne jako basiki, takie pod na przykład pod marynarkę, pod sweter. No czy po prostu jako też bluzka może być do na przykład szerszych spodni. Mega to jest wygodne, przewiewne, no i to jest jedwab, więc naprawdę jest przemiłe w dotyku. I słuchajcie, bardzo dobry stan. Może nie jest zupełnie nowa, ta czerń tak już może gdzieś tam nie jest w 100% idealna, ale powiem Wam, że w ogóle mi to nie przeszkadza, bo nie jest też jakaś bardzo sprana. Super praktyczna rzecz, pokazuje się Wam tutaj w tej bluzce i w spódnicy, którą Wam teraz właśnie pokażę w kratkę już. Świetna spódnica, jest dla mnie znowu o rozmiar za duża, wawite i ona ma dosyć... bardzo fajna jest w dotyku i ma chyba niezły skład, częściowo jest z wiskozy, już Wam powiem. 35% wiskozy posiada plus poliester, co jest odczuwalne w dotyku, że jest taka miła w dotyku, naturalna, nie jest taka mega sztuczna. Bardzo fajny krój, taka trochę już z jajem, bo jest taka z tymi guziczkami, tutaj z tyłu ma zameczek. Bardzo fajne kolory, jak ktoś jest takim bardziej ciepłym typem, bo uważam, że ten żółty i bordo z szarym to raczej jest dla ciepłego typu. Chociaż jeżeli lubicie szarości i dobrze Wam w szarościach lub w bordo, to będzie super wyglądać albo do białej koszuli po prostu jako taki klasyk. Taka spódniczka przed kolano, bardzo wygodna, super się naprawdę wygodnie nosi. Ja ją zmierzyłam w różnych stylówkach, więc Wam tu pokazuję różne stylówki właśnie w kratkę z tą spódniczką. Słuchajcie, kupiłam takie coś, marka Issy by Elise Land. Bardzo fajne to coś ma skład. Słuchajcie, 70% bawełna, 30% wełna z merinosa, prać ręcznie. Merino i bawełna, taki, to jest takie bolerko, które może być czy to na sukienkę taką elegancką, na przykład na święta, czy nawet właśnie jako taki krótki sweterek z rękawem 7/8 do spodni, do klasycznych szarych spodni, czy na coś sylwestrowego, taki ocieplaczyk. Nic nie brakuje, zobaczcie jak pięknie zrobione, ręcznie przyszyte wszystkie ozdoby.
widać, że to jest bardzo jakościowa rzecz i czuć, że to jest merino z bawełną, bo naprawdę jest super i, to, i ma takie kryte zatrzaski, których jakby nie widać, widać tylko, że jest tam jakieś zapięcie. No i tak wygląda. Pokazuję Wam to do spódnicy i do szarych spodni, takich biurowych bardziej, ale to moim zdaniem by super wyglądało do szerokich spodni, takich szerszych. No i naprawdę fajnie by się sprawdziło właśnie na różne okazje typu właśnie czy na sukienkę, czy na jakiś strój taki bardziej świąteczny. Także już możemy zaczynać przygotowania do świąt i do Sylwestra i do i tak dalej, i tak dalej. Kolejna rzecz z takich krapek. To jest też coś ciekawego, słuchajcie. Piękna sukienka i już Wam powiem, jaka to jest firma, Sondre. Piękna sukienka z wełną, w stylu takiego, takiej jakby, nie wiem, jak to nazwać, ogrodniczka, ale taka ogrodniczka szkocka. I ona jest maxi, bardzo długa, szeroka. Ja ją przymierzyłam zupełnie luźno, żebyście zobaczyli, jak szeroka jest. Ona ma 45% wełny, słuchajcie. Piękne kolory, ma takie żółć, taką żółć w sobie, więc może być i do żółtego. Ja tam mierzę z paskiem do żółtego, do takiego też niebieskiego swetra, bo tu granat jest też w tej sukience. No mega ciekawa rzecz, właśnie z jakimś fajnym pasem do botków, nawet do kowbojek, które są teraz modne. Mega fajnie to może wyglądać. I teraz sobie wyobraźcie to na przykład jakiejś bordowej ramoneski albo do w zimie do jakiegoś, do jakiejś takiej krótszej kurtki by rewelacyjnie wyglądało. No i naprawdę piękne detale ma sukienka, piękne detale. Bardzo ciekawa rzecz. Ja bym to wkładała raczej do jaśniejszej góry może. Właśnie do żółtej fajnie, trochę bardziej rozświetla skórę, bo do ciemnego to trzeba po prostu mieć taką już urodę, która pasuje do ciemnych barw. Bardzo wiele osób o ciemnych włosach i karnacji dobrze wygląda w ciemnych kolorach, nawet w różnym wieku, także to wcale nie jest zasadą, że trzeba się ubierać na jasno. Zależy, jaki się ma styl, jaki się ma typ urody. Więc... No i przypominam Wam tam też stylówkę taką z krótką sukienką i żakietem, który ostatnio sprzedałam już, który pokazywałam Wam w ostatnim haulu. Tak zainspirowały mnie kraty w tym roku, że szukam krat. Ten pokaz Diora, który Wam tam kiedyś pokazywałam w filmiku o trendach, jest bardzo inspirujący. Obejrzyjcie sobie, jeśli macie okazję. Pokazuję Wam od razu Alfreda Dunera, rozmiar taki 42-44, taki żakiet w stylu Chanel. Może być to jako kurtka cropped, taka pudełkowa kurtka. Jest mega ciekawe, ale to jest naprawdę większy rozmiar. To już trzeba być, moim zdaniem, najlepszy byłby na XL-kę. I to może być właśnie jako kurtka do jeansów. Ale patrzcie, jaki piękny materiał to jest. Bardzo, bardzo fajny materiał. I 95% wełny acetatowa, czyli wiskozowa podszewka, więc super. Piękny żakiet na większy rozmiar, ale właśnie coś takiego a la kurtka. Na wierzch, moim zdaniem to nie jest żakiet taki pod spód, chyba że na to jeszcze poncho na przykład pójdzie w kratkę, albo jakieś bordowe, czerwone. Super, super rzecz. Chcę Wam jeszcze dzisiaj przypomnieć, bo kilka rzeczy takich pięknych naprawdę mam na Vinted. Będę dawać zniżki, jeśli się zgłosicie. Spódniczka w rozmiarze M, w takim cudnym kolorze pomarańczu na jesień. To jest M-ka, taka maxi z rozcięciem z tyłu. Piękna wełna, 60% wełny ma w sobie, więc naprawdę fajna spódnica vintage. Mam Wam do pokazania też piękne buty, które są całkowicie skórzane, oprócz tego podzelowania tutaj. Śliczne włoskie buty, słuchajcie, no patrzcie, 37,5, na mnie są za małe, o dosłownie o pół rozmiaru i rzeczywiście mi lecą, więc to jest 37,5, może nawet 38. Takie teraz mega modne te czubki, piękna pleciona skórka i taki mały obcasik. Buty są idealne, słuchajcie, ale jeżeli macie podobny rozmiar do mnie, czyli 37 typowe, to będą na Was za duże, więc polecam na 37,5-38. No, przepiękne buciki, takie wręcz można powiedzieć, że rękodzielniczo wyglądają. Mega mi się podobają, żałuję, że nie są na mnie. La Peridina nazywają się. Zapraszam Was serdecznie, przypominam też torebkę skórzaną, taką bardzo ładną, którą ostatnio też przypominałam. Ale może ktoś akurat nie widział. No i mam na koniec szaliki dla Was do pokazania. Kupiłam sobie, ten akurat jest dla mnie,
z cieniutkiego takiego baby moherku. Taki ręcznie robiony w pięknych kolorach szaliczek. Przepiękne kolory. No ja wiecie, że kocham takie kolory i on będzie mi nawet do mojego stroju narciarskiego pasował. Troszeczkę drapie, ale wiecie, no w zimie to drapanie, jak ci jest ciepło, nie będzie aż tak straszne. Tym bardziej, że to jest baby moherek, więc to nie jest takie bardzo nachalnie drapiące. Cudowna rzecz, jestem zachwycona. No i mam w kolorystyce takiej morskiej teraz jedwabną apaszkę. Śliczne kolory. Jak kochacie takie morskie kolory, to to jest przepiękna apaszka w idealnym stanie. Naprawdę śliczna. Jest oczywiście już zadbana, wyprana, wyprasowana. Ja się troszczę o wszystkie rzeczy, które tutaj mam. Tak samo szalik został też wyprany i jest też świetny, gdzie co nie ma na nim składu, ale na 100% jest to jakaś wełna z angorą. Być może, że jest tam sztuczny dodatek, ale ja tego nie czuję. Wygląda to jak wełna z angorą czysta. W super kolorystyce takiej przechodzącej. Widzicie, jak pięknie utkany szalik? Przechodzącej w takie... w taki musztardowy żółty na końcu i taki zielonkawy, no świetny szalik, naprawdę piękny. Słuchajcie, jak ktoś chce, to czeka na Was. Moi drodzy, mam nadzieję, że moje stylówki, moje ciuchy Was trochę zainspirowały do kupowania naturalnych rzeczy. Będę Wam pokazywać kolejne hole oczywiście. Teraz już muszę wybrać na jakieś kolejne zakupy. No ale trochę zaczynam wychodzić z tego mojego oskrzela, no ale jeszcze to nie jest całkowity koniec, więc trzymajcie kciuki, kochani. Bardzo serdecznie Was też pozdrawiam. Do zobaczenia, hej!